dobry moment. Proszę Państwa, w naszym studiu gość Krzysztof Adamski. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam słuchaczy. Przewodnik turystyczny, organizator spływów kajakowych po Ostrobrawie, Budkowiczance, Prosnie. Prośnie, dobrze odmieniam? Tak. Dobrze. Rzeka Prosna, dopływ rzeki Warty, graniczna rzeka naszego województwa z województwem łódzkim, województwem wielkopolskim. Totalna północ naszego województwa. Pan Krzysztof dzisiaj przyszedł ze swoim synem, z Kubą. Kuba niestety ma niepodłączony mikrofon. Dzień dobry, Kuba. Tak sobie pomachamy tylko w tej chwili, dobra? Tam do kamery też można pomachać. Panie Krzysztofie, widzę, że chyba pływacie, bo Kuba dość mocno pogryziony przez komary. Tak, syn pogryziony przez komary. Rzeczywiście pływamy. Sezon zaczął się w tym roku może później niż zwykle. Zawsze zaczynaliśmy końcówka kwietnia, początek maja. W tym roku z uwagi na zagrożenie koronawirusem, ograniczenia co do ilości osób, możliwości w ogóle spędzania czasu na świeżym powietrzu, no to ten sezon zaczął się pod koniec maja. Natomiast jest to sezon wyjątkowy, bo najpierw były te zagrożenia spowodowane koronawirusem, później przyszedł moment, kiedy było bardzo dużo i obfite były opady deszczu. Miała być susza. Tak, miał być rok suszy, a okazało się, że przyszło taki moment, że opadów było na tyle dużo, że w niektórych momentach nawet ogłaszano stany ostrzegawcze, czy też stany alarmowe, co też ewidentnie wpływało na organizację spływów kajakowych, ponieważ przy wysokim poziomie wody, szybkim nurcie, osoby początkujące, dopiero zaczynające swoją przygodę z kajakarstwem mają znacznie więcej trudności. Dla nich to po prostu może być już trudne. Nie jest to przygodą, więc w tym momencie to też dodatkowe utrudnienie. A kiedy woda opadła, to pojawiła się trzecia plaga w postaci komarów i teraz te komary. To też są utrapieniem uczestników. No właśnie, proszę powiedzieć, jeżeli ten poziom wód rośnie, no tak powiedzmy trochę niebezpiecznie, no to w tym momencie rezygnujemy ze spływu, czy... Tak, albo przenosimy się na takie odcinki, na których sytuacja jest bezpieczniejsza, którą możemy kontrolować. Czyli można znaleźć takie odcinki. Jest możliwość, całej Dolina Ostrobrawy liczy 80 km, więc zawsze można znaleźć tam, gdzie powiedzmy jest bardziej spokojnie i gdzie wyższy poziom wody nie powoduje takich problemów, bo jeżeli jest taka sytuacja, że poziom wody się podniesie, ja teraz mam na przykład 5 drzewa, które normalnie, pod którym przy normalnym stanie wody mogę przepłynąć, nagle poziom wody się podniesie, on jest na mojej wysokości, no to już stanowi wyzwanie dla uczestnika, co robić, z której strony go pokonać, czy wyjść, a jeżeli wyjść, to z prawej, z lewej, czyli tutaj ma to znaczenie. Wtedy lepiej wybrać po prostu takie trasy, na których nie ma ograniczeń, czy to mostków, czy też naturalnych przeszkód w postaci pniów, gałęzi, konarów. Panie Krzysztofie, a jak to jest w ogóle z zainteresowaniem? Bo oczywiście sytuacja koronawirusowa, ale pamiętamy te długie tygodnie, kiedy musieliśmy siedzieć w domu i wreszcie kiedy można było wyjść na powietrze, na łono natury, to wszyscy odetchnęli z ulgą i rzucili się do lasów na różne spacery, tak, i tak dalej. Były takie czasy, że właśnie wszyscy bardzo łaknęliśmy tego świeżego powietrza, kiedy byliśmy przez jakiś czas zamknięci i nie mogliśmy specjalnie spędzać czasu na świeżym powietrzu. Nastąpiło otwarcie, więc wszyscy wtedy do lasów, miejsca, że tak powiem, przyjemne. I na kajaki, czy nie? I na kajaki też, bo tak napowiem panu szczerze, już jak sezon się zaczął w tej drugiej połowie maja, to od razu było duże zapotrzebowanie i to zapotrzebowanie występuje teraz stale. Wynika to, mojej ocenie, przede wszystkim z tego, że jako osoby tutaj mieszkające szukamy atrakcji teraz gdzieś w pobliżu, a weekend temu najbardziej sprzyja. Jeżeli jest sobota, niedziela, ktoś ma urlop, czy nawet jeżeli nie ma urlopu, ale ma wolne od pracy, to szuka jakiejś atrakcji, no i tej atrakcji najlepiej na świeżym powietrzu, rodzinnej, aktywnej. Ja widzę, że w ogóle jest coraz to większe zapotrzebowanie na tego typu usługi, na tego typu potrzeby. Mieszkańcy po prostu szukają, jak aktywnie, oczywiście nie w znaczeniu takim, że bardzo mocno się męczą, jeżeli nie są jakimś... To ma być przyjemność. Tak, ma być przyjemność, ale żeby aktywnie, z dala od domu, z dala od tego, co nas teraz zwodzi, czyli powiedzmy tych multimediów, internetu, tabletów i tak dalej. Zapominamy o świecie tym prawdziwym, tak, tym pięknym. Możemy zobaczyć coś, co gdzieś tam zapominamy, że występuje, i nacieszyć oka i uszów tym elementami, które powiedzmy na co dzień gdzieś pomijamy, niespecjalnie na to zwracamy uwagi, albo nawet nie mamy do końca świadomości, że tu w pobliżu mamy takie piękne walory przyrodnicze. No właśnie, z perspektywy tej małej łódki, która sobie płynie po rzece, tego kajaka, możemy dostrzec dużo więcej niż podróżując po normalnych ścieżkach gdzieś tam między drzewami. Zdecydowanie. I tutaj powiem szczerze, że zawsze to odbieram, jak płyną uczestnicy,
którzy gdzieś w pobliżu mieszkają, czyli nawet w promieniu tych 10-20 kilometrów od miejsca, gdzie zaczyna się spływ i gdzie płyną. I niby dobrze znają ten teren. Tak, niby wydaje mi się, że tu nic nie jest w stanie ich zaskoczyć, no przecież my to dobrze wiemy, tu płynie rzeka i tak dalej, ale jak płyną, to dopiero widzą, mówię, o... Tego, żeśmy się nie spodziewali. To nas zaskoczyło. Mieli gdzieś jakieś wyobrażenie, jakieś przeczucie, jak to może wyglądać, natomiast później to, co zostaje w rzeczywistości, mocno ich zaskakuje. Jak ja to mówię zawsze, nie trzeba daleko czasami wyjeżdżać, żeby odkryć coś ciekawego, skorzystać z tych atrakcji, które mamy tutaj, zwłaszcza, że teraz w takiej sytuacji jak zagrożenie koronawirusem, no zawsze szukamy tych najszybszych, najbliższych miejsc zamieszkania atrakcji turystycznych. Więc ja to odkrywam, że rzeczywiście ci mieszkańcy, którzy gdzieś w pobliżu mieszkają, żyją, no po prostu nawet nie wiedzą o tym, że takie coś w pobliżu mają. A co takiego można z tej wody zobaczyć, czego nie widać z lądu? No przede wszystkim ja pamiętam, jak pierwszy raz też płynąłem przez Kluczbork i wydawało mi się, że Kluczbork, moje rodzinne miasto, znam je bardzo dokładnie, raczej mało rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć, a tu okazuje się, że płynę i nagle moje spojrzenie na miasto od strony rzeki wygląda całkowicie inaczej. Zawsze człowiek idzie do góry, widzi pewne rzeczy, które są do góry, a jak płynie rzeką, to nagle zwraca uwagę to, co się na dole znajduje i patrzenie z takiego dołu na coś, co znowu do góry, no też jest innym obrazem, inną rzeczywistością. Nie? Także to jest rzecz zawsze ciekawa, inne spojrzenie na coś, co wydaje nam się, że po prostu znamy. No i przyroda, zwierzęta, ptactwo, które gdzieś tam gniazduje, prawda, nad tak, oczywiście. Samą wodą, tego tu oczywiście z lądu nie flora często nie widać. Fauna, tak. Jak najbardziej, tutaj możemy zobaczyć, że tak powiem, zarówno ptactwo, jak i też ryby pływające. Czegoś, czego no, normalnie gdybyśmy szli ścieżką w okolicach nawet tej rzeki, to oczywiście nie zobaczymy. Nie? Możemy zobaczyć ślady działalności bobra, możemy zobaczyć, jak przyroda przy tych ostatnich wyższych poziomach wody zareagowała, gdzie gałęzie, konary, pnie wydaje się, że bardzo ciężkie, że normalnie nie do przeniesienia, rzeka normalnie sobie przetransportowała dalej. Radzi sobie jak podmyła na przykład korzenie i teraz mamy cały obraz jednego drzewa praktycznie pokazującego sieć gałęzi jego korzenia. Za chwileczkę, proszę Państwa, do rozmowy wrócimy. Jest 27 minut po 9. 9:30 na zegarach, a my wracamy do rozmowy. Kuba do nas też dołączył z drugiej strony. Tutaj Kuba, ty bardzo widzę pogryziony jesteś. Komary mocno gryzą nad wodą. Tak, gryzą. A próbujesz się pryskać czymś, żeby trochę mniej tych tak, ranek było? Czasami nawet 7 razy na spółę mogę się popsikać. Aż tyle? Tak. Ojej. I co, dalej chcesz pływać? Nie przeszkadzają ci te komary? No ja, zobacz, nie pływam, ja robię zdjęcia. Mogę aha, pływać. Czyli dokumentujesz całą zdjęcia wyprawę. I pomagam dziadkowi. I pomagasz dziadkowi. A co dziadek robi? Pomaga wyciągać kajaki. Aha. No, a na sam koniec, jak ma czas, to opowiada, co, jakieś tam przygody, takie aha rzeczy. A pewnie dużo takich przygód ma, prawda? No. Już nie raz ludzie na końcu upadają. Panie Krzysztofie, no właśnie, pan się nie boi Kubę zabierać z sobą? Nie. Jak to jest z tymi kajakami? Czy trzeba się czegoś bać w ogóle, czy nie trzeba myślę, się bać? Myślę, że to jak z każdą aktywnością. No, trzeba też mieć oczywiście te elementy bezpieczeństwa pod uwagę. Ja przed organizacją każdego spływu, niezależnie od poziomu zaawansowania uczestników, przypominam, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa, czego nie wolno nam robić, co zwiększa prawdopodobieństwo naszej wywrotki. Staram się jak najwięcej takich informacji praktycznych powiedzieć uczestnikom, zanim zejdą do wody, co później wydaje mi się, że też jest z korzyścią, bo już uczestnicy jak gdyby wiedzą, że ewentualna próba wstania wszyscy w jednym czasie, no to może być jedną z przyczyn wywrotek, czyli nieprawidłowe pochylenie się i pokonywanie na przykład pnia, pod którym musimy przepłynąć. Wszyscy wybiorą pochylenie się w jedną stronę, tak. No to automatycznie też musimy sobie zdawać sprawę, że jest to większa szansa, że znajdziemy się w tej wodzie. Więc taką rzeczą nacisk składa dość duży na te bezpieczeństwo. Tym bardziej, że też i opis trasy, sposób pokonywania przeszkody, gdzie nie wolno nam płynąć, to też wszystko jest, że tak powiem, przekazywane uczestnikom, żeby powiedzmy, była to przygoda, ale bezpieczna przygoda. Tu nie chodzi o to, żeby puścić uczestnika na zasadzie popłynie pan tam, w tamtą stronę, jakoś to będzie, tylko żeby po prostu uczestnicy czuli, że jest to bezpieczeństwo. Jeżeli nie mam pewności co do umiejętności uczestników, to w wielu przypadkach po prostu też z nimi płynę i służę pomocą już bezpośrednio na rzece, czyli podpowiadam, jeżeli ktoś nieprawidłowo płynie, ewentualnie
wprawi się w jakieś kłopoty, wpływając gdzieś w jakieś kaszcze czy gdzieś indziej, podpowiadam, jak trzeba, to nawet zejdę do wody, pomogę ustawić kajak, czy też przy wysiadaniu, czy po pokonywaniu przeszkód, także jestem do dyspozycji. Tak, troszkę pan uprzedził moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałem spytać o taką weryfikację, czy pan dokonuje takiej weryfikacji tych, którzy się zgłaszają, chcieliby popłynąć, czy są na przykład takie osoby, które no bardzo by chciały, ale z pana punktu widzenia nie bardzo się nadają do tego, jednak powiem i to tak, może być niebezpieczne dla nich po tak, prostu. Tak, staram się tutaj jak gdyby dopasowywać w rozmowie telefonicznej podczas zapisywania, ustalać umiejętności uczestników pod kątem danej trasy, żeby nie było tak, że osoba początkująca chce się wybrać na trasę liczącą powiedzmy 5-6 godzin, a po godzinie dwóch, po problemach stwierdzi, że no niestety mam dość, nie tego oczekiwałem, myślałem, że to jest łatwiejsze, przyjemniejsze i tak dalej. Nie? Także tutaj staram się dopasowywać, aczkolwiek z doświadczenia mojego wiem, że to też wymaga jak gdyby współpracy, bo zawsze podaję przykład, kiedy zadzwoniła do mnie jedna z pań, młoda, mówi, że ma grupę wioślarzy, żeby przygotować taką dłuższą trasę. Ja taką trasę też dłuższą wyznaczyłem, przygotowałem, a okazało się, że w dniu organizacji spływu pani mi na miejscu wyjaśniła, że to wioślarstwo, które uprawiała, polegało na tym, że na sali fitness jest urządzenie, które nazywa się wioślarz i na stałym lądzie po prostu korzystają z tego urządzenia. Nijak to się ma oczywiście do pływania kajakiem kanadyjką, gdzie pływamy po czymś ruchomym. No to tak, po prostu same mięśnie, to nie do końca jest, że tak powiem, ta umiejętność, która w kajakach jest potrzebna. Tam też jest umiejętność, potrzeba utrzymania, powiedzmy, ciężaru ciała na czymś bardziej ruchomym. Niestabilnym takim, tak. Także tutaj uczestnicy czasami też potrafią wprowadzić błąd. Warto doprecyzowywać. Ważne też jest dla mnie, w jakim składzie uczestnicy płyną, bo zarówno dysponuję kajakami, jak i kanadyjkami, więc muszę też wiedzieć, czy na przykład uczestnicy mówią, a to ja wezmę tam powiedzmy kanadyjkę i chcą, że tak powiem, nabrać jak najwięcej osób. No więc ja im tłumaczę, że to nabieranie dodatkowych osób, kumulowanie powoduje to, że zwiększają prawdopodobieństwo wywrotki, więc to też musi być jakoś tak zdroworozsądkowo poukładane. A jeżeli już chcemy płynąć, bo jesteśmy jedną rodziną i nie chcielibyśmy się rozdzielać i tak dalej, no to łóżmy tak ciężar ciała, żeby było w miarę stabilnie, więc tu też podpowiadam, jakie rozwiązania wchodzą w grę w danej rodzinie, jeżeli już rodzina no z jakiegoś powodu nie chce się ze sobą rozstawać, nie chce przejść powiedzmy na kajaki, woli popłynąć właśnie tą jedną kanadyjką. No i to wszystko bierze się pod uwagę. Ja też nawet jak już przed samym wejściem do wody patrzę, jak uczestnicy, że tak powiem, wyglądają, no to staram się też dopasowywać. Dla mnie też istotna jest waga na przykład, nie? Także tutaj, jeżeli ciężar ciała w danej jednostce też jest zbyt duży, mimo tego, że to są na przykład 3 osoby, ale powiedzmy każdy waży po 100 kilo, no to ma to też znaczenie, nie? Tak więc tutaj i ilość osób, jak i ciężar, muszę to kalkulować. Oczywiście trzeba to policzyć tak wszystko, dyplomatycznie. Tak. Oczywiście. Sygnalizując i nikomu nie urażając, ale no muszę to mieć też na uwadze. Dla mnie najlepszy spływ to jest taki, który jest sprawnie przeprowadzony, w którym uczestnik poczuje się bezpiecznie, przeżyje przygodę i ja wiem, że sprawnie przebiegł. To są takie podstawy, żeby to nie było tak, a dobra, jakoś to będzie, a później na rzece okazuje się, że później może być same problemy, nie? Więc lepiej na brzegu już przeciwdziałać i ograniczyć takie ryzyko, niż później na rzece kombinować. I chyba, że różne są odcinki z tej sytuacji. Tak, bo różne są odcinki, są takie, w których po prostu dostęp do uczestnika jest utrudniony, jakieś manewry, ściąganie sprzętu, więc wtedy jest problem. Co z sobą zabrać na taką wycieczkę kajakową, na taki spływ? Powiem tak, powinniśmy być wyposażeni, ubrani? Generalnie dopasowujemy się do warunków atmosferycznych panujących tego dnia. Teraz przy obfitych, powiedzmy, komarach na pewno bardziej bym proponował uczestnikom osłanianie tych części ciała widocznych, czyli jeżeli nie jest wielki upał, to jednak wziąć nawet koszulkę z dłuższym rękawem, czy jakąś kurteczkę taką przewiewną. Też ze spodniami zejść ewentualnie do 3/4, a nie tylko, powiedzmy, kąpielówki, czy tam krótkie spodenki. No i koniecznie coś do pryskania na komary. Tak, tutaj warto ze sobą, nawet spryskając się przed, warto ze sobą zabrać, bo to niczemu nie przeszkadza, a może być pomocne, bo trzeba pamiętać o tym, że na samej rzece może komary tak nie tną, ale jeżeli przyjdzie potrzeba pokonywania przeszkody, wyjścia na ląd i będziemy stać, wtedy jesteśmy bardziej oczywiście narażeni, więc warto mieć ze sobą ten środek. Warto zabrać, jeżeli jest upał, nakrycie głowy, to też ważne, zwłaszcza dla dzieci, więc tutaj nakrycie głowy.
zmarły. Dodatkowo jeszcze wiadomo, jeżeli spływ trwa dłużej, a są dzieci, no to coś do przekąszenia. No i przede wszystkim picie. Picie też jest wskazane, żeby ze sobą zabrać. No i obuwie. Obuwie najlepiej. Właśnie, jakie obuwie do tego? Najlepiej, ja preferuję obuwie, buty specjalne do wody. One są już do kupienia, powiedzmy, w tych hipermarketach, supermarketach za jakieś 20 kilka złotych, więc to też nie jest duży wydatek. A jeżeli ktoś no, po raz pierwszy nie będzie specjalnie nawet wydatku robił, to przede wszystkim sandały. Chodzi o obuwie, które stale trzyma się stóp, bo najgorsza rzecz, jaka może uczestnika zastać, to tak, że po prostu gdzieś będzie zmuszony do zejścia do wody w klapku. No i ten klapek po prostu albo upłynie gdzieś w dnie, albo popłynie, albo cokolwiek innego. Taki klapek jest trudno po prostu dogonić. Zapraszamy, drodzy Państwo, na wodę, bo z tej perspektywy widać więcej. Jak już mówiliśmy, dziękuję panu i Kubie za wizytę w studiu. Krzysztof Adamski, przewodnik turystyczny i organizator spływów kajakowych. I Kuba, jego syn, który też w tych spływach uczestniczy. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy miłośników aktywnego wypoczynku na spływy kajakowe. Dziękujemy bardzo. Dobry moment.